Witam wszystkich widzów. Bohatera filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym Brzańka Sumatrańska, Pontius tetrazona. To jest wesoła, bardzo ruchliwa, pasiasta jak tygrys rybka, która wnosi radość do każdego akwarium, co sprawia, że jest bardzo popularnym gatunkiem zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięcia dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Brzanki sumatrzackie pochodzą z południowo-wschodniej Azji, z Tajlandii, Borneo, Sumatry i Kambodży. W swoim naturalnym środowisku brzanki sumatrzackie żyją w wolno płynących rzekach i jeziorach w Indonezji, a w szczególności na wyspie Sumatra. W takich miejscach jest zwykle bardzo czysta woda o dużej zawartości tlenu ze względu na dużą ilość roślin w wodzie. Po raz pierwszy gatunek został opisany Blecherem w 1855 roku. Brzanki sumatrzackie to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 6 do 8 osobników. Warto zaznaczyć, że w większej grupie brzanki sumatrzackie nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania i zanika ich agresja wobec innych rybek. W mniejszych ilościach lub trzymane w zbyt małych zbiorniku mają tendencję obgryzania płetw innym rybom. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 60 litrów. Rosną od 5 do 7 cm, płodność osiągają wieku od 6 do 8 miesięcy, żyją od 4 do 6 lat. Brzanki sumatrzackie mają dość wysokie, spłaszczone po bokach ciało w kolorze złoto-różowym, z ciemniejszym grzbietem i żółtowo-białym brzuchem. Po bokach znajdują się 4 szerokie, pionowe, czarne paski. Pierwsza przechodzi przez oko, druga za płetwą piersiową, trzecia za płetwą grzbietową, a czwarta na początku płetwy ogonowej. Płetwa grzbietowa czarna i wdrożona na czerwono. Reszta płetw są jasno-czerwone lub różowe. Rozróżnienie płci jest łatwe. Samce są jaskrawie obarwione, nieco mniejsze od zwykłych samic. Ponadto samce mają na czerwono wdrożoną płetwę ogonową i czerwony nosek. Samice natomiast mają pękaty zaokrąglony brzuszek. Brzanki sumatrzackie preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsce do pływania. W swoim naturalnym środowisku preferują czystą i przezroczystą wodę, dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Optymalne parametry wody: temperatura 24-26, pH od 6,5 do 7, GH od 5 do 18. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Akwarium powinien być zasłonięty szybą lub pokrywą, ponieważ brzanki lubią wyskakiwać z wody. Brzanki sumatrzackie to wszystko żerne rybki. W naturalnym środowisku odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rolecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Brzanki sumatrzackie w większych grupach nie są agresywne, więc nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz ze skalarami, karlowatymi pielęgnicami, np. z pielęgniczką Ramirezy, innymi brzankami takimi jak brzanka złota, brzanka mszysta, brzanka purpurowa, brzanka Denisona, żalobniczka, razbora klinowa itd. Nie poleca się natomiast trzymać ich z wielonkami, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie.
Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Potrzebna aeracja i ogrzewanie wody. Wodę przygotujemy w proporcjach 1 do 3. Jeden raz po filtrze obrócono osmozy do 3 z akwarium. Parametry wody. Temperatura 26-28. pH od 6,5 do 7. GH od 3 do 8. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze, intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikry i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji 1 samiec na 1 samiczkę. Podczas tarla jedna samica składa około 1000 jaj. Po tarle rodziców przynosimy do innego zbiornika, zlewamy do 50% wody i dolewamy świeżą o takich samych parametrach. Do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje po 24 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 3-4 dzień. Na rybek drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Na rybek rośnie bardzo szybko. Karmić trzeba około 5-6 razy dziennie. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Po 3-4 dniach można przechodzić i karmić artemią. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam do obejrzenia filmiku Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.